Jacek Bednarek, Telewizja TVT, witam Państwa serdecznie w 66 szóstym odcinku Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Dziś moim gościem w studio jest nasza znakomita szachistka, arcymistrzyni i arcymistrz. 13 razy reprezentowała Polskę w olimpiadach szachowych. Zdobyła wiele medali z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy, w tym tytuł Mistrzyni Europy. Multimistrzyni Polski. Drodzy Państwo, zbioru Śląskiego Sportu dziś z gościem wyjątkowym. Moim gościem jest pani Monika Soćko z domu Bobrowska. Pani Moniko. Dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia. Witam panią w programie. Co u pani słychać, proszę powiedzieć? Witam, to ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. U mnie dziękuję, wszystko dobrze. Rodzina, dzieci, zdrowe. Szczęśliwe tu dojechałam. Były co prawda dwie blokady, ale udało się je przebić, mhm. więc. Ominąć. Tak, można powiedzieć, no, troszeczkę tak i ominąć i przebić, bo okay. czasami trzeba było wymijać tutaj jadące przede mną traktory, ale jakoś poszło. W każdym razie bardzo się cieszę, że jest to dla mnie takim motywem tutaj, to spotkanie do odwiedzenia rodziny, bo rybnik jest dla mnie, no, bardzo bliski. Ja jestem rodzinnym, o tak. czym za chwilę będziemy rozmawiać. Pani Moniko, ale zacznijmy tę rozmowę na wesoło. Tak myślę, że nie mam żadnych szans za, w niczym zaszachować Panią, więc mam taką cichą, małą nadzieję, że da mi pani fory w tej rozmowie i dopiero ten przysłowiowy szachmat zastosuje Pani na końcu tego wywiadu. Dobrze. E, urodziła się pani w Warszawie, mieszka pani w stolicy. Pod Warszawą w zasadzie, Zalesie Górne, taka pod Warszawą. No to... miejscowość kołopiaseczna, ale tak w zasadzie. Ale stolice pani widzi. Ale bardzo... mówi się Warszawa, tak. No mówi dokładnie, się, duża Warszawa. Prawie z Warszawy, tak. To proszę powiedzieć, jak ważny jest w pani życiu Rybnik? No, jest bardzo ważne, bo w zasadzie to tylko przypadek sprawił, że urodziłam się w Warszawie, gdyż mój tato, to był rok 78, czekał wtedy się czekało na mieszkanie. Okazało mhm. się, że bardzo długo czeka, trzeba czekać na to mieszkanie. Moja mama pochodziła z Warszawy, tam żyli i mieszkali jej rodzice, więc łatwiej było jej mnie tam urodzić, po prostu przeczekać ten taki okres nowo, noworodkowo, niemowlęcy. I jak miałam około półroczku, tato przyjechał z ręką do Warszawy. Spakował mamę, mnie, no i przywiózł tutaj do Rybnika, gdzie już mieszkanie na nas czekało. Ojciec pochodzi z Rybnika, tak? E, ojciec pochodzi z Rudy, z Rudy Śląskiej, Śląska. Rydutowy, no tutaj mm -hmm. ze, ze Śląska generalnie, mm -hmm. tak. Mm -hmm. No to pozostajmy w tym Rybniku, albo inaczej mówiąc, powróćmy na chwilę do Pani młodości, do miasta, w którym zaczęły się Pani szachy. To tu, jak Pani powiedziała, ma Pani rodzinę, to tu mieszka Pani ojciec, Pan Piotr Bobrowski, który pierwszy pokazał Pani szachy. Zaszczepił panią tym sportem. Miała pani wtedy zaledwie z tego, co wiem, pięć lat. Co pani pamięta z tych szachowych początków, z tej młodości szachowej? Z tego no, dzieciństwa w z zasadzie. Dzieciństwa. dzieciństwa szachowego. Tak, szachy w zasadzie są całym moim życiem. No i zaczynając w zasadzie od dzieciństwa. No ja pamiętam to, że nie mogłam chodzić szybko do przedszkola, gdyż moja siostra batka, trzy lata młodsza. Wiadomo, jakie to były czasy, jak ja miałam trzy latka, siostra się urodziła, no to mama zostawała jeszcze w domu kolejne trzy lata. Więc mając te około pięć lat, no strasznie się nudziłam. No i tato w końcu wpadł na pomysł, bo tato był um, niespełnionym piłkarzem. Wiem, <kluzni> Grywał także w skata, w brydża, no w jakieś tam karciane różne gry. No, ale stwierdził, że to tak dziewczynkę dziewczynki, no bo także za chwilę siostra także grała, więc ciężko zainteresować. No i stanęło na te szachy, gdzie tata także był bardzo dobrym szachistą. Ja dość szybko połknęłam tego bakcyla, można powiedzieć. Haczyk? Tak, i zaczęłam z tatą grać w zasadzie tak regularnie. Zawsze, jak tata przychodził z pracy, to pierwsze co to siadaliśmy do taką ławę, pamiętam, mieliśmy w dużym pokoju. I ja już czekałam, szachy były ustawione, i czekały na tatę. I zawsze graliśmy jedną partyjkę, dwie partyjki. Tata zawsze mnie ogrywał, znaczy zawsze. Do pewnego momentu oczywiście. Dziś, teraz już nie. Teraz już nie. <grywa> Ale przez pierwsze na pewno 5, 6, może więcej lat uh -huh. zawsze przegrywałam. I jakoś nawet muszę powiedzieć, że y, widząc teraz, jak dzieci reagują na porażkę, to jest płacz, rozpacz. A ja jakoś cieszyłam się z samej gry, więc nieważne było dla mnie, czy przegram, czy wygram, czy zremisuję, tylko po prostu chciałam grać. No i to był taki nasz rytuał. Codziennie graliśmy, dość szybko. Y, później okazało się, y, z tego co Tata mi wspominał, bo ja sama tego nie pamiętam, że bardzo szybko właśnie nauczyłam się dobrze grać w te szachy, stosunkowo jak na 5 lat, i można było po prostu. No dobrze, no. to proszę powiedzieć tak. Yy, wtedy, kiedy zaczynała się pani wielka przygoda, do dziś trwająca z szachami. Czy oprócz tych szachów w Pani życiu, tym dziecięcym, młodzieńczym, były tylko szachy, czy była również jakaś inna aktywność sportowa? No, ojciec, piłkarz, tak? Czy tam w Pani życiu pojawiła się jakaś szachówka, koszykówka, lekoatletyka, czy, czy tylko były tylko szachy? Szachy, szachy tylko raz szachy. Ja Jeszcze bardzo robiłam szachy. wszystkie sporty, tylko mhm. to dopiero później gdzieś było, podstawówka pamiętam. No niestety to były takie czasy. Nie było takich możliwości jak teraz. Teraz mm -hmm. sama mam trójkę dzieci i wiem, jak to było, jak były młodsze, to tak: pianino, skrzypce, basen, bieganie, tańce. Po prostu wybór do wyboru do koloru jest teraz. Tak? A za moich czasów była jakaś rytmika, ale to trwało bardzo króciutko. Nie było w zasadzie no, takich zajęć pozaszkolnych, pozaprzyszkolnych, teraz jeszcze karate. Z tego, co wiem moi siostrzeńcy chodzą na przykład. W każdym razie ja polubiłam te szachy. No, byłam normalnym dzieckiem, wychodziłam bardzo często na podwórko, co teraz nie jest takie popularne, prawda? Ale ja spędzałam bardzo wiele czasu na trzepaku tak zwanym, na grze, w dwa ognie, w zbijaki. Czyli mówiąc tam... po śląsku, na grędrze. Na klopsztandze, na klopsztandze. Na no, niestety mój Śląsk nie jest za dobry, nie jest. bo mama pilnowała jednak, żeby tutaj była taka mowa polska okay. za, zachowana. Chociaż, tacie, zdarzało się mówić o nas po śląsku. To może później wspomnę taką fajną anegdotkę właśnie o, o, o mojej rozmowie z tatą po śląsku. W każdym razie, no, tak to się zaczęło. Mm -hmm. Pani pierwsze sukcesy międzynarodowe to rok 1988. Fajny rok, bo też ja miałem dosyć spory sukces. Tak. Pani w Rumunii zdobyła wicemistrzostwo świata juniorek do lat 10 w Team, team tak? z tak, tego dokładnie. co tutaj wiem. Potem kolejne wicemistrzostwo świata w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych to, była w, to było w kategorii do lat to 12. Własno, tak? Oraz trzy medale z Mistrzostw Europy. Złoty z 96 w kategorii U18, w 97 U20, srebro. 20, tak. I w kategorii U14, czyli do lat 14, Brąz. medal brązowy. Pamiętam. W roku 1995 była Pani dalszym ciągu juniorką, ale została Pani już arcymistrzynią. W 1994 roku debiutowała Pani. Olimpiadzie Szachowej w Moskwie w dalszym ciągu jest Pani tutaj juniorką. Proszę powiedzieć, czy wtedy, kiedy była Pani juniorką, osiągała Pani duże sukcesy juniorskie, ale nie tylko, no bo tu już są, do, to, tu są sukcesy dorosłe, Mistrzyni debiut w Olimpiadzie Szachowej, to są już sukcesy takie seniorskie. Czy wtedy traktowała Pani szachy już tak bardzo serio, czy w dalszym ciągu była to dla Pani nie wiem, zabawa, przygoda. Jak pani to dziś wspomina, yy, czy to yy, już wtedy było takie. Było, tak, było, ale także było to zabawą, także było przygodą. Dla mnie szachy cały czas, całe życie, do teraz w zasadzie. Są nie tylko moim zawodem, nie tylko traktuję je poważnie. No może w pewnym, na pewnym etapie y, życia zaczęłam je traktować jeszcze poważniej, y, bo wiadomo, co się z tym związało, Jak nie wygram, to nie zarobię, tak i tak, tak dalej. A ten okres, o którym nie panem... pani. Nie wygra pani nie pójdzie na kolejną olimpiadę szachową, tak? Tak, to też. A, a wtedy to było. Y, Była czasy pani liceum... na 13. Tak ale te czasy to były takie czasy beztroskie, więc to przy okazji. Ja po prostu grałam, ja cieszyłam się z tej gry, miałam wielką frajdę, uwielbiałam mm -hmm. podróżować, zwiedzać No tak, kraje. bo wiązało się też to z fajnymi wyjazdami. Tak, oczywiście. No. Tym bardziej, że to były czasy takie, gdzie było nie było, było tak wyjechać. łatwo wyjeżdżać, tak jak na przykład w dzisiejszych czasach. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych był no, czymś wielkim. Rarytasem, tak. tak. Tam pojawiło się Porto Rico, z tego co pamiętam, tak, taki tak. wyjazd. Pojawiła się Moskwa, no to dzisiaj ciężko jest do Moskwy wyjechać. <głos> <głos> no. To prawda, tak. Dzisiaj, przepraszam. Pani Monika, co to jest Olimpiada Szachowa? Jaka jest historia tej imprezy? Kiedy rozegrano po raz pierwszy Olimpiadę Szachową? <noise> Ale tutaj mnie pan zagiął. teraz Zaszachowałem musiałam... panią? Tak, to jest taki mały szaszek, tak, dokładnie. Szaszek? <noise> około 100 lat, to nie będę około 100 tutaj lat, tak? plus minus. W każdym razie, no na pewno w 1000. Tysią... W 1930... właśnie przed wojną była olimpiada w Warszawie. Mhm. Później była Olimpiada w Argentynie. To był rok właśnie 39, gdzie część zawodników no, nie wróciła, bo u nas już wybuchła wojna, więc to już Jasne. wtedy trwały Olimpiady ale w którym roku się zaczęło, to już tam, nie wiem dokładnie, chyba 26, coś, ale teraz nie chcę skończyć. No dobrze, to co to jest? Co to jest Olimpiada Szachowa? W każdym razie Szachowa. No, Olimpiada Szachowa, no to jest najważniejsze wydarzenie szachowe, gdzie przyjeżdża cały świat w zasadzie. Wszystkie kraje, przyjeżdża prawie 200 zawodników z 200 krajów, rywalizujemy ze sobą w przeciągu dwóch tygodni. Olimpiada odbywa się raz na dwa lata, czyli tak troszeczkę dziwnie, no bo to wiadomo, u nas normalne sporty olimpijskie trwa co cztery lata, tak? I zimowe, czyli... i... Czyli pani ma szachiści mają tak jak sportowcy letni i zimowi. Ano, można tak powiedzieć, tak, że jesteśmy czyli, połączeniem, czyli, tak? czyli macie <laughs> tutaj trochę więcej fory. Można więcej tak szczęścia. No, my nie mamy jakoś predyspozycji pogodowych do grania mm -hmm. w szachy, prawda? Więc my możemy grać i w słońce, i w deszcz, nie? W klimatyzowanych halach też. Ale próbowano nas gdzieś tam wcisnąć, jak była olimpiada bodajże w Sydney, próbowano szachy, była na, demonstracja. Na igrzyska, tak, tak? na, Ogrzyskę, na, jako, jako na konkurencję na pokazową. Tak i chciano, żeby potem gdzieś tam były. No, a pani by chciała? Ale nie przeszło. Chyba tak. Chyba to by było ciekawe doświadczenie, bo miałabym przyjemność, możliwość zobaczenia na żywo i spotkania się z takimi sportowcami, na notabene jak pan, bo pan także jest olimpijczykiem. Tak mi się w życiu jakoś udało. 13 razy reprezentowała polskie pani w olimpiadach szachowych. Tak jak już wspomniałem, trzy medale. Złoto i indywidualnie z, yy, w 2002 roku w słoweńskim Bledzie. Tak. I również tam na tej samej olimpiadzie brąz drużynowo. I w 2016 roku medal srebrny w Baku. W Polsce medale z olimpiad traktowane są na równi z medalami z igrzysk olimpijskich. Więc ma pani status mistrzyni olimpijskiej. Albo emerytki. No, w przyszłości. No, e, tak, w przyszłości właśnie. W przyszłości, bo, tak. bo tutaj to jest dopiero od 40 roku e, życia, ale jak tak, zakończę grać, a ja jeszcze wciąż gram. Ma pani ten status e, mistrzyni olimpijskiej. Proszę opowiedzieć o pani złotym medalu olimpijskim. Znaczy się, szczerze powiedziawszy... O to, wszystkich tych medalach. Tak, to właśnie może powiem, bo złoto zdobyłam, ok, wygrałam szachownicę swoją. Wtedy grałyśmy na trzech szachownicach, jedna rezerwowa, czyli cztery zawodniczki jechały. No i akurat się złożyło tak, że ja zagrałam najlepiej z całej drużyny, czyli można powiedzieć, że najbardziej się przyczyniłam do naszego brązowego medalu, co było wielkim, niewiarygodnym sukcesem, <laughs> bo wcześniej tylko raz w 1981 roku na Malcie zdobyły kobiety wtedy medal polki, tak, mhm, brązowy także. A wcześniej i później, no później to my miałyśmy też, ale tak nie było tych medali, więc to było wielkie, wielkie wow dla naszej dyscypliny sportu w Polsce. Ale tutaj wracając do tematu, no oczywiście cieszyłam się z mojego złota, ale jednak jak się gra w rozgrywkach drużynowych, to najbardziej cieszy i gra się wtedy dla drużyny. I najbardziej cieszy medal drużynowy, więc ja bardziej cieszę się z tego medalu brązowego, chociaż ten złoty też jest... Piękny i też y, jestem szczęśliwa, że go zdobyłam. Ma inny kolor. Ma inny kolor, ale pomimo tego, że to jest brązowy, to on jest cenniejszy, bo ja wiem, jaki był wkład drużyny, jakie było poświęcenie nas wszystkich. Y, ja wtedy zostawiałam akurat synka, który miał niecały roczek, znaczy zostawiałam synka samego i, i to było dla mnie takie ciężkie. To bo... który w pani domów, w kolekcji gdzieś pewnie wiszą albo leżą, to który jest tak? bardziej wyeksponowany, ten brązowy czy ten złoty? One są razem. W takim, jednym z ogromnych pucharów yy, wkładam do tego pucharu te medale, tak sobie tylko te Aha. wystają. Czyli trzeba wyciągnąć, pucharki. żeby dopiero zobaczyć. Trzeba wyciągnąć, żeby zobaczyć, ale muszę powiedzieć, że bardzo lubię je wyciągać, bo akurat te dwa medale z tego słowiańskiego plec są bardzo śliczne. Są takie ogromne, prawdziwe. Często pani to robi? Często je pani wyciąga? Nie. Rzadko sprzątam. Aha. <laughs> Nie, szczerze powiedziawszy, no chyba... Chyba mam dużo rzeczy innych do roboty. Czyli ale na jak... razie nie żyje Pani historią. Nie, nie, zupełnie nie. W dalszym, cały czas... dalszym ciągu żyje Pani tak. do przodu. Do przodu iść. To prawda, no. Jeszcze nie jestem na emerytką, jak już tutaj wspominaliśmy. Jeszcze długo nie. No nie wiem, czy długo, bo tak różnie to bywa, ale fajne jest to, że w każdym momencie mogę przejść na tę emeryturę. No tak, ale nawet jeżeli Pani będzie już emerytką tą sportową, dostanie Pani tą emeryturę olimpijską, to w dalszym ciągu nie, nie poprzestanie Pani działać, być trenerką, trenerem czy, czy działaczem, Sportowym szachach czy robić może inne rzeczy? Pewnie tak. Pewnie zastanę jednak w tych szachach, bo jakoś co to pani życie... Życie. Tak. Jest pani wielokrotną mistrzynią Europy, również medalistką mistrzostw świata. Ma pani te trzy medale, włącznie z tym złotym. Który z tych sukcesów jest najcenniejszy? Bo może który z tych mistrzostw Europy, te mistrzostwa Europy, albo może mistrzostwa świata? O. Mówiła pani o tym brązowym medalu, że jest cenniejszy od tego złotego. Złotego, tak. Ale równie cenny jest ten srebrny medal, który z dziewczynami zdobyłam w azerbejdżańskim yy, Baku. Baku w 2016 roku, tak. Yy -y. Tak, że było bardzo ciężko, bo wtedy Chinki zajęły pierwsze miejsce. No, my wyprzedziłyśmy Rosjanki i Ukrainki, co nam się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Zresztą Rosjanki są zawsze dla nas bardzo ciężkimi przeciwniczkami. Jak to teraz wygląda? Rosjanie są Rosjanki, Rosjanie są dopuszczeni do? Do ostatniej olimpiady w Indiach, gdzie graliśmy, nie byli dopuszczeni ale w indywidualnych, na przykład w Mistrzostwach Europy indywidualnych mogą brać udział. Nie wiem, jak będzie teraz w tej olimpiadzie. My w tym roku myją... jest, prawda? Y, przepraszam. W tym roku jest olimpiada. Tak, tak jest, sierpień, wrzesień, przełom w Budapeszcie mm -hmm. węgierskim. No to, to myślę, że będą dopuszczeni. Możliwe, tak. Właśnie to chciałam powiedzieć, że dużo zależy od kraju, gdzie mm -hmm. odbywana jest impreza. Y, ale każdy medal dla mnie jest ważny, z każdego się bardzo cieszę i nie mogę chyba tak powiedzieć, że coś jest takie. Indywidualny medal w Mistrzostwach Europy, który zdobyłam y, złoty, Dwa lata temu nie, nie był dawno, dla mnie niesamowitym y, wydarzeniem, bo już raczej jechałam tam jako, można powiedzieć, troszeczkę weteranka. Jest teraz mnóstwo zawodniczek, które bardzo szybko w ogóle się zaczyna grać w szachy, jeszcze szybciej niż ja zaczęłam, więc nikogo nie dziwi 15-16-letnia dziewczyna, która nagle lideruje w turnieju. To jest rzecz normalna. No pani A. też była bardzo młoda, kiedy zdobywała tak, pani swoje medale, tak? Tak, ale wciąż jakoś mnie to bawi, wciąż czuję e, e, frajdę z tego grania w szachy i chcę zdobywać jeszcze jakieś sukcesy. Jeszcze w dalszym ciągu. Tak, więc ten medal d dwa lata temu, który zdobyła, to był dla mnie takim wielkim przede wszystkim zaskoczeniem, no, ale także ogromnym sukcesem, bo mm -hmm, Mistrzostwo Europy mm -hmm. Kobiet no, nie udało się żadnej polce wcześniej zdobyć tego tytułu. Na początku przedstawiając panią. W programie powiedziałem, że jest pani arcymistrzynią i arcymistrzem. Arcymistrzynią tutaj posłuży się WGM i arcymistrzem GM. Na czym, jest? Na, czym to po, na czym to polega? Gdzie jest różnica? Znaczy no woman, Grandmaster, czyli to jest arcymistrzyni kobieca, a Grandmaster to jest arcymistrz. No ale ten grand master jest trudniej zrobić, e, tak? Bardzo, tak. Duża jest różnica trudności, można powiedzieć. Y -y. No, wydaje mi się, nie wiem dokładnie jak to się zaczęło, że tak y, rozdzielili po prostu. No, na początku była ogromna różnica. Sięgnijmy wstecz tam z 50 lat temu, y, gdzie grano w szachy. No, kobiety grały y, w szachy bardzo rzadko, bardzo mało ich grało. No i i w ogóle nie miały szans rywalizować z tymi najlepszymi mężczyznami. Mówi się, że szachy to jest e, sport królów, prawda? Gra królów. Gra królów. Gra tak. królów. Lekoatletyka to jest e, sport królowa sportu, tak mówi się. Żyjąc w związku z skoro gra królów, to może dlatego, kobiet, dlatego kobiety były dopuszczane do gry rzadziej. A czy One może by były dopuszczane, tylko żadna z nich nie wybijała się, tak, prawda? Że nie miała szans rywalizować z tymi najlepszymi mężczyznami. I myślę, że to dlatego nadano ten tytuł właśnie arcymistrzyni, że to jest takie, no słabiej to po prostu troszeczkę, no tak jak czarny pas na przykład, tak, no, to jest mm -hmm. najwyższy poziom, i potem już ten kolejny pas, no to, to, to taka kobieta może dostać kolejny, a czarnego nigdy nie osiągnie, nigdy nie sięgnie po ten czarny, bo nie będzie w stanie na przykład. Ale okazało się, że Nona jako pierwsza zdobywa ten tytuł później czy. Gruzińskie zawodniczki. No i mi także uda, udaje się zdobyć ten tytuł, ale co się z tym wiąże? Trzeba zdobyć trzy normy, bardzo silnie obsadzone w turniejach. Trzeba przekroczyć ranking 2,450. No nie jest to łatwo wszystko zrobić. Dokładnie ranking 2,600 trzeba mieć, żeby, no to jest takie może powiedziałabym troszeczkę skomplikowane. 2500 y, oczek rankingowych trzeba posiadać, żeby ten tytuł był zatwierdzony, więc wiąże się, z tym się wiąże z szereg takich można powiedzieć etapów, które trzeba przejść. I dotąd bardzo ciężko było te etapy zdobywać kobietom, ale już od jakiegoś czasu y, w Europie, na świecie coraz częściej zdarzają się. Kobiety, kobiety ra które... radzą, radzą sobie z tym. Tak, już jest kilkadziesiąt około kołbyć. Kobiet arcymistrzów. 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 Dokładnie, ale w Polsce ja tutaj, na razie jestem e, ja tylko tutaj, jedną. Więc... Ja tutaj unikam specjalnie, aczkolwiek tutaj trzeba to powiedzieć, <laughs> bo teraz z kolei jest z drugą strony, że tak. mamy, nie mamy ministra, tylko mamy minister. Ministrę. Ministrę, tak. tak. <laughs> tak, albo gość, gościni, tak, czy coś w tym stylu. Już, właśnie już też popełniłem fopa, bo powiedziałem gość, a pani pani gościni. A właśnie, aha, no znaczy się chyba są tak, nie wiem czy to, może nie będę się tu zagłębiać, ale pewnie w każda forma, czy poprawna, nie wiem czy nie to no, jest Nie będziemy niepoprawne. się trzymali jednak naszych form z tych. No lewek. właśnie, bo tu się można pogubić. I szanować kobiety. <laughs> Szachy są sportem ligowym. W jakiej lidze aktualnie pani gra, w polskiej czy zagranicznej? W tej i w tej, bo w tej, można tej. grać, to nie jest piłka nożna, gdzie jesteśmy zobligowani do gry tylko w, jednym, w jednej drużynie. Ja swojego czasu grałam w wielu ligach, nawet grałam w lidze rosyjskiej, w lidze greckiej, tureckiej, w lidze hiszpańskiej, w lidze niemieckiej. Najdłużej grałam i gram do teraz. Notabene ostatni weekend grałam w Berlinie, przyszły weekend grałam w Szutgardzie. Czyli dużo pani podróżuje? Bardzo dużo, tak. A tu w Polsce reprezentuję klub Hetman Katowice od ponad no 15 to lat. To tak? Tak, Hetman Katowice, Szopienice, Was, mm -hmm. no tam mamy różne te nazwy. W każdym razie, tak, jest to w zasadzie, no, znaczy nie zmieniałam często klubów, bo wcześniej mieszkając w Warszawie byłam w klubie Polonia Warszawa, oczywiście zaczynałam w klubie Rof Rybnik, to pewnie ja. znany klub, potem to się zmieniło na RMKS. R tak, no później jak przeprowadziłam się, to właśnie była ta Warszawa, a teraz już od, od wielu, wielu lat jest klub Katowice. katowicki. Tak. I niemiecki. <laughs> no, niemiecki, no ale tak jak mówię, no te ligi cały czas gdzieś są, więc w przyszłym miesiącu gram ligę włoską na przykład, bo są różne formuły tych lig. Na przykład liga niemiecka gramy tylko w weekendy, ligę włoską gram przez około 8 dni, ligę polską gramy 9 dni. To się nazywa Ekstraliga teraz, bo my, nasza drużyna jest w Ekstralidze, to jest taka, no... Tak tutaj jak tak sobie jak... dajecie radę? Dobrze sobie dajemy radę. Zdobyliśmy rok temu tytuł mistrza Polski rapidowego. Już w klasycznych Czyli systemach, już... w przyspieszonej grze, można mm -hmm. tak krótko powiedzieć. W klasycznej grze nie poszło nam najlepiej, ale jesteśmy wielokrotnym mistrzem Polski. Który z turniejów szachowych najbardziej Pani ceni? W którym Pani najbardziej lubi grać? 唉。<sighs> To znowu jakieś takie ciężkie, podchwytliwe pytanie. Znaczy, Czyli jak... co, znowu Pani zrobił szach? Generalnie lubię grać w ogóle w szachy. Lubię grać w zasadzie w większości turniejów, które gram, bo teraz już też mam taką swobodę, że mogę sobie wybierać te turnieje, tak? Jeżeli... No jest Pani gwiazdą. Nie, no nie tyle, że jestem gwiazdą, ale no jeżeli nie zagram w jakimś tam turnieju gdzieś tam, no to zagram gdzie indziej, prawda? Więc to nie mam takiego przymusu grania, gdzie kiedyś tak było, gdzieś były mistrzostwa świata, trzeba było jechać, trzeba było grać, nawet jak mi się coś mogło nie podobać, prawda? Tak wspominam niestety tą Rumunię, gdzie w, ty, w tych czasach, gdzie tam grałam parę razy jeszcze później, to były czasy jeszcze zapanowania czałczesku, więc tam ciężko było po prostu, jedzenie było bardzo, bardzo słabe, było niebezpiecznie, nieprzyjemnie. Więc tak sobie teraz myślę, że jakby miała wybór tam jechać czy nie jechać, no to raczej bym nie jechała. I na przykład gdyby moje dziecko teraz miało jechać do takiego kraju, gdzie odbywa no, chyba się. W chyba zmieniła się już obecnie. Tak, oczywiście, to się już zmieniło, tak się ale, ale wtedy Prawda? to, to no, były takie sytuacje, gdzie na przykład grałam w Armenii, gdzie był stan wojenny wprowadzony, strzelano czołgami na ulicach, a, a, a my nie mieliśmy wyboru po prostu. Była tam olimpiada, no i trzeba było. Trzeba było grać. Trzeba było przyjechać i grać, tak. I, i to no, może nie jakieś zagrożenie życia było, tak. Żeby tutaj nie chcę ale był to tak dyskomfort. Był wielki dyskomfort, więc teraz staram się wybierać takie fajniejsze turnieje. Ale generalnie bardzo lubię grać, więc wszystkie turnieje dla mnie są w porządku. Z kim pani rozegrała najciekawszą partię w swojej karierze? Najciekawszą, no, najciekawsze czasami takie decydujące partie no. są. Yy, znaczy może nie tyle najciekawsze, co takie najbardziej znaczące, ale może wspomnę o takiej ciekawej partii, to jest taka ciekawostka, bo kiedyś teraz y, mamy troszeczkę przyspieszone te szachy, bo gramy po 3-4, 5 godzin, tak 5-6 godzin, maksymum jedną partię. A kiedyś te partie, tych serych mistrzów, ja jeszcze troszeczkę y, miałam możliwość grania tym systemem, y, grano się dużo dłużej. Grało się y, 6 godzin około w jeden dzień i jeżeli się nie skończyło, partia się nie, nie skończyła, to się odkładało tą partię na następny dzień. Jeżeli się na następny dzień nie skończyło, to się grało jeszcze na kolejny dzień. Więc ja jedną partię grałam trzy dni, więc to jest mój rekord. I naprawdę ta partia mnie kosztowała tyle emocji, tyle nerwów i ja do dzisiaj pamiętam, z kim grałam. To było naprawdę w 1993 roku Małgosia Bednarska, zawodniczka z Poznania wtedy. Ja miałam dwa pionki więcej, ale takie pionki nie były ko siebie i jeszcze wieża, więc to jest taka niby pozycja teoretycznie remisowa, ale można bardzo długo próbować ją grać. No i ja próbowałam ten drugi dzień i dopiero na trzeci dzień gdzieś. Oszukałam ją, można powiedzieć, szachowo i wygrałam tę partię, a ona miała szansę duże na remis, no ale nie wykorzystała tej szansy. Mhm. Chyba też tutaj właśnie kondycja fizyczna, wbrew pozorom, w szachach ma znaczenie i, i mi się to udało wygrać i to jest partia, która zapadła mi w pamięć mocno. Czyli ta partia z 93 roku, tak? 93, tak. Proszę powiedzieć, jak kończą się partie... To gara pani ze swoim mężem. Przypomnę tutaj Państwu, że mężem pani Moniki jest również arcymistrz, olimpijczyk pan Bartosz Toćko. Jak przebiegają te szachowe boje? No niestety mój mąż jest bardzo silnym arcymistrzem. Mhm. Ja jestem takim średnim arcymistrzem, jeżeli chodzi o ten ranking. Mój ranking to niecałe 2500 rankingu, między 2400 a 2500, a mój mąż miał ranking prawie 2650 powyżej. Teraz ma troszeczkę mniej, więc ten ranking ma znaczenie. Jest ogromna przewaga między nami, na, niestety na korzyść męża, więc no tak niestety na 10 partii myślę, że dwie mogłabym wygrać, ze dwie zremisować, ale na pewno z sześć... nie, da... nie, 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 nie by Nie daje pani forów. Że nie, nigdy. Nie. Jest bezwitocny. Znaczy jest sprawiedliwy po prostu. Okej. Okay. <laughs> już pani powiedziała o tych e, partiach, które trwają po kilka godzin, wręcz kilka dni. Sport kojarzy się z wysiłkiem fizycznym. No i tu wiemy, że to też wysiłek. Już, już wiem teraz, że to też wysiłek fizyczny. No ale w szachach jest jeszcze inaczej, bo jest to przede wszystkim wysiłek Intelektualny. To proszę powiedzieć, jak wygląda proces regeneracji, odpoczynku po, tych, yy, po takim wysiłku umysłowym? Jak pani, no nie wiem, czy to dobre słowo, resetuje czy yy, regeneruje mózg po treningach, po turniejach, jak pani to robi? A czy ja na pani do parku, parku i... biegać? Też. Tak, zdarza się, ale ja resetuję się z książką. Ja bardzo mm -hmm. lubię czytać, więc to jest dla mnie taki reset, takie wyczyszczenie. Ale myślę, że na takim turnieju no, potrzebujemy dużo ruchu. Yy, czy to jest spacer, może bieganie? Kiedyś miałam taki system. No wiadomo, to musi być wszystko przygotowane. Jednak w pozoromy się tak w miarę profesjonalnie, czy profesjonalni szachiści się przygotowują. Że przed turniejem na przykład ja mam tam ustalony dokładny system treningowy, tak? że spędzam 6 godzin y, na samym treningu szachowym, ale do tego dochodzi na przykład. Y, ja sobie takie robiłam swoje treningi, że miałam 20 km na rowerze, y, godzina spaceru. No, Czyli sporo. Tak, tak. No Czasami dochodziło jeszcze do pływania, chociaż w tym nie jestem najlepsza. Ale ja to nie chodzi o to, żeby być najlepszym. Pani jest bardzo dobra i najlepsza w szachach. Więc pływanie jest tylko jakby sportem uzupełniającym, taki, który ma panią, że tak powiem, z tej góry sprowadzi na, na ziemię. Tak, ale o to mi ma pomóc, właśnie, bo to jest ważne, co, o czym wspominaliśmy. Średnio takie turnie trwa około 10 dni, więc ja muszę mieć tę energię na te 10 dni, ja przez 5 dni, mm -hmm. przez 6 dni. Czyli mogę... też tą fizyczną. Tak, dokładnie. I potem następują decydujące partie na sam koniec turnieju. I Jeżeli ja jestem słaba i już nie mam siły, no i co z tego przyjdę na tę partię? Zaczynam grać, no ale po dwóch godzinach, no to już nic nie widzę, bo jednak yy, kondycja fizyczna ma wpływ na tą psychiczną, yy, naszą formę, na, na to, yy, co ja zapamiętuję, jak ja liczę warianty, jak ja wytrzymuję przy tej jednej szachownicy nie? ileś mhm. godzin. Więc yy, im lepiej jestem przygotowana fizycznie, tym lepiej yy, gram w turnieju po prostu. Czyli, proszę Państwa, yy, szachy to nie tylko sport intelektualny, to również sport fizyczny, tak? Tak. Pani Moniko, jaka jest Pani dewiza, czy dewiza, czy raczej recepta, by zostać arcymistrzynią czy arcymistrzem? Co by Pani poradziła młodym adeptom, dzieciom, tak, które zaczynają grę, grę w szachy? Co by im Pani poradziła? Ja Myślę, że przede wszystkim trzeba kochać i lubić to, co się robi, prawda? Bo niestety teraz obserwuję wiele takich zawodników, młodych dzieciaków, które grają w szachy, ale na przykład rodzice im każą. Rodzice chcą, żeby oni grali w te szachy. Rodzice chcą spełniać swoje jakieś niespełnione marzenia, pragnienia, cele. Więc to jest bardzo niedobre, bo wtedy to um, nie niedobrze. Zdecydować yy, swoje... swoje... Ambicje. Przegrane. No tak, na, na dzieciaka, na, na dzieci. nie? Więc to, to od razu nie wychodzi, to powiem na pewno. Więc samo dziecko musimy wiedzieć, że ono chce. No jeżeli będzie chciało, będzie to kochało, no do tego jeszcze dochodzi to, że no, trzeba mieć jakiś talent. To nie jest tak, że, że każdy może zostać arcymistrzem, mm -hmm. prawda? No, ale no myślę, właśnie. że. To proszę powiedzieć tak, bo tu, mam takie pytanie tutaj. Jak pani uważa, co jest najważniejsze w szachach Talent, czy praca, czy szczęście? Praca, 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 talent i trochę szczęścia. Ale myślę, że jednak praca. Ten drugi punkt. Praca, praca jest najważniejsza. Mm -hmm. Tak, tak. I Taka myślę, że tak jest chyba. Tak no, właśnie dokładnie. to chciałam powiedzieć, prawda? Ale ja myślę, że i w życiu, prawda? W życiu także, no bo do czegoś dążymy, mamy jakieś cele, studujemy jakieś sprawy. W pracy tam rzeczy. nie ma kołaczy. O, dokładnie. I tak to też jest w tym przypadku. Wracamy do pani ojca, pan Piotr Bobrowski, oczywiście, ukochany tata. Tak. Kim jest i czym dla niego. Są szachy. Czy Pani ojciec byłby w stanie żyć bez szachów? Myślę, że tak. No, on jest magistrem inżynierem z wykształcenia, skończył Politechnikę Gliwicką. Budowlaniec. Pracował, budowlaniec. W Peberowie pracował tak. przez długie lata. Z moim tatą nawet. O, proszę. Później założył sam firmę, notabene, którą dopiero zamknął rok temu, a ma teraz skończone niedawno 80 lat, więc całe życie ciężko pracował. Organizuje turniej, tak? Tak, ale też całe życie organizował turnieje. Znaczy się, przepraszam, od momentu, kiedy nauczył mnie grać w szachy, zaczął organizować turnieje szachowe. I teraz jest na turnieju w Ustroniu, gdzie organizuje mistrzostwa Grupy Wyszogradzkiej. To są takie mistrzostwa Polski, ale także z krajami Węgry, Czechy, Słowacja, powyżej 50 roku życia. Yy, przyjeżdża około, nie wiem ile tam jest dokładnie, 179 osób było zgłoszonych, no, około 170 osób tutaj z tych y, czterech krajów i rywalizują. Przez 9 dni o tytuł właśnie mistrza i mistrza także Słowacji, no bo to jest rozdzielone, nie? mistrz Czech i yy, mistrz Węgier. Więc są nagrody dobre finansowe. Wszyscy są bardzo zadowoleni, bo myślę, że oprócz tej rywalizacji szachowej dla tych ludzi liczy się już takie, taka, ta, taka forma w zasadzie spotkania i miłego spotkania. Z tego co wiem, to jutro pani szachą. chyba zaszczyci ten turniej, tak? Swoją Tak, mocnością. tak, bo jutro będzie ciekawe spotkanie. Mój tato zaprosił dzieciaki z przedszkola tam niedalekiego i będą rywalizowały z najstarszymi uczestnikami tego turnieju. Więc będzie można zobaczyć 90-latka, jak gra w pojedynku z pięciolatkiem. Mhm. I to będzie się tam jakoś, już nie wiem, jaka jest dokładnie formuła, że to będzie taki mecz, tak? Że przedszkolacy kontra y, ci starsi panowie, no czy i jeszcze panie. Czyli turniej może tam... wielopokoleniowy. Tak, dokładnie. I to jest właśnie fajne, że te <laughs> szachy naprawdę łączą Pokolenia, bo, bo można grać od takiego do w zasadzie takiego. końca, i to jest naprawdę piękne w tym sporcie. Pani Melniko, wtedy kiedy nie gra pani w szachy, to pewnie bardzo rzadko, <laughs> ale jednak może są takie momenty, gdzie nie gra pani w szachy. Co pani robi? Jak pani spędza cza czas wolny? Czy ma pani jakieś inne hobby? A czego tu jest? sprzątam piorę. Aha. Jestem mamą trójki dzieci, więc jednak yy, to jest mój taki system. Yy, to, to takie dobre hobby? Czy? <laughs> hobby, może bym to tak nie nazwała tego hobby, no ale to tutaj pan wspomniał, co robię. Obowiązek. Więc głównie tak, to jest taki obowiązek. Co prawda teraz już moje wszystkie dzieci są pełnoletnie, więc mam dużo więcej czasu dla siebie. Yy, mamy także pieska, które którym trzeba spędzać czas, wiadomo, którego trzeba wyprowadzić, wokół którego także toczy się nasze życie rodzinne, więc nie nudzę się na pewno, poświęcając czas rodzinie. Jestem bardzo spełniona w macierzyństwie, w małżeństwie. Jest mi naprawdę. I w sporcie. I w sporcie także, tak. Ale tego hobby jeszcze chyba tak do końca nie odkryłam jeszcze jakiegoś takiego, jakbym mogła powiedzieć, nie wiem, że lubię uprawiać ogródek, czy tam jakieś takie rzeczy może to jeszcze przede mną, prawda? Bo na razie no, nie mam czasu, żeby się w jakiś taki sposób poświęcić czemuś innemu o tym, co wspominałam bardziej. Mm -hmm. A czego dziś można pani życzyć? Czego dziś mi można życzyć? Ja chyba jest, nie potrzebuję niczego. Ja, tak wydaje mi się, że wszystko mam. Zdrowia chyba, no bo to jednak to zdrowie jest najważniejsze. Jak się tak patrzy z każdej strony, są różne sytuacje, różnie się kończą, więc tak, żeby było zdrowie i wtedy będzie wszystko dobrze. Do tego zdrowia w imieniu własnym oraz miłośników gry w szachy oczywiście pani życzę. Dziękuję pani bardzo za to, że nie zrobiła mi pani szachmat. <noise> dziękuję bardzo Pani Jacy. przeszli dziękuję. tą rozmowę bardzo miło i, 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 i swobodnie. I jest to dla mnie duży zaszczyt i przyjemność porozmawiać z Panią dziś w tym programie, było porozmawiać z Panią w tym programie o pani szachach, o pani karierze, o sporcie, o życiu. Trochę też o, o ojcu, o pani mężu, także myślę, że mieliśmy fajną rozmowę. Dziękuję bardzo pani serdecznie jeszcze raz za dzisiejszy udział w tym programie i życzę przede wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia. Dziękuję. A ja dziękuję państwu dziękuję. za uwagę i zapraszam na kolejny gwiazdozbiór śląskiego sportu. Moim rozmówcą będzie kolejny były doskonały hokeista. Moim państwa gościem będzie pan Andrzej Zabawa. Już teraz z przyjemnością zapraszam państwa na ten program. Do zobaczenia już w następny weekend. Pani Moniko, jeszcze raz bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.